Kiedyś, wiele lat temu, ktoś powiedział mi, że kiedy Tischner wchodził do pokoju, to jakby się drzwi otwierały w człowieku. Bardzo lubię tę metaforę, bardzo lubię ten obraz, bo dobrze oddaje on to, co czuliśmy, kiedy rzeczywiście między nami Tischner się pojawiał. Zjawiał się, czasem zapowiedziany, czasem nie, i nagle się chciało żyć. Jakoś tak człowiek się zbierał w sobie i zaczynał troszkę inaczej myśleć o świecie. Odrywał się od tych wszystkich papierów na biurku i po prostu zaczynał myśleć o tym, po co właściwie to wszystko robi. I sądzę, że jeśli Tischnera brakuje dzisiaj, to może najbardziej właśnie z tego powodu. Brakuje nam takich ludzi, którzy przyjdą i nam powiedzą, że ta cała szamotanina ma sens, że w tym świecie, w którym różni nas próbują wykorzystać, oszukać, którzy w rozmaity sposób nami manipulują, nasze życie mimo to, mimo wszystkich tych przeciwności, ma jakiś sens. To była jego taka siła wewnętrzna i taki, powiedziałbym, firmowy znak, ten optymizm, ta pewna wiara w człowieka w ogóle i w życie jako takie. I myślę, że tego jest szalenie mało w gruncie rzeczy w przestrzeni publicznej. Takich ludzi, którzy są życiodajni, takich, którzy nas po prostu rozgrzewają. Ale oczywiście były też inne rzeczy, które były u niego bardzo pociągające. I to wszystko starałem się w tej książce jakoś uchwycić. Chyba najważniejsze było dla mnie zatrzymanie tej aury Tischnera. Właśnie tej dobrej aury, która udzielała się innym. Ale oczywiście chciałem też pokazać, że to był człowiek, który wiele problemów miał bardzo głęboko przemyślanych. I ta aura nie była po prostu taką wesołością czy radością od takiego beztroskiego człowieka, dla którego życie nie składa się z problemów. Nie, to był człowiek, który doskonale znał także ciemne strony ludzkiego świata i ludzkiej natury, ale jednak w sumie w ten świat wnosił światło.